Niegdyś wieś, dziś część dzielnicy Łódź Górna. Co warto zobaczyć na Nowym Rokiciu? Villa Fernanda Kenninga, właściciela przędzalni wełny. W roku 1878 zakupił nieruchomość od Franciszka Lorenza. Dom został rozbudowany wedle planu Ignacego Markiewicza i stał się renesansową willą. Kilka kroków dalej stoi willa Leonarda Ryszarda Kenninga, syna Fernanda Kenninga. Styl postsecesyjny, wczesny modernizm z elementami barokowymi i neoklasycznymi. Po roku 1945 willę przekazano ZHP. 29 lat później budynek przeszedł generalny remont. Dziś niestety jest w opłakanym stanie i nieznane są jego dalsze losy. To dawny kompleks młyński Marcina Reicha. Powstał w latach 1880-87. W skład wchodziły młyn, maszynownia, budynek mieszkalny i wozownia. Parowy młyn projektu Ignacego Markiewicza wykorzystywał do pracy wodę z rzeki Jasie. Czynny był do lat 80. Dziś cała zabudowa służy celom mieszkalnym, handlowo-usługowym i magazynowym. Gmach dawnej szkoły powszechnej z 1924 roku, dawniej mówiło się o niej szkoła na polu. Architektem gmachu był Wacław Kowalewski. Przez Nowe Rokicie przepływa rzeka Jasień. Jej cały bieg wynosi 12,6 km i mieści się w granicach miasta. Swoje źródło ma na Stokach, zaś bieg kończy w wodach rzeki Nera.